Witamy w kolejnym odcinku Informatora Dolnośląskiego. Dzisiaj przedstawimy Państwu relację z konferencji dotyczącej jednej z największych inwestycji deweloperskich na Dolnym Śląsku. Przed kilkoma dniami we Wrocławiu odbyła się konferencja, której celem było przedstawienie nowej inwestycji deweloperskiej prowadzonej przez firmę Asbau. Wiśniowa Góra to miejsce oddalone o 2 km od granic Wrocławia, gdzie na 27 hektarach powstanie nowe osiedle. Zdecydowaliśmy się na poszukiwanie rozwiązań, które będą w perspektywie lat 7-10 ponadczasowe, które są czymś nowym. Chcieliśmy naszym klientom wrocławianom, być może również innym osobom, niekoniecznie z Wrocławia, zaproponować osiedle, którego nie ma we Wrocławiu. Jest wiele podobnych projektów, które nawiązują do klasycznej architektury, natomiast ten projekt chcieliśmy, żeby był wyjątkowy, zarówno jeżeli chodzi o architekturę, a przede wszystkim ze względu na to, że jego lokalizacja pozwala na to, aby w połączeniu z architekturą właśnie wyeksponować te względy przyrodnicze, które w naszej ocenie i w naszym przekonaniu rzeczywiście tam w tym konkretnym miejscu są. Czy nam się to udało? Trudno dziś stwierdzić, bo dziś jesteśmy tak naprawdę na etapie koncepcji i dopiero rozpoczynania pierwszego etapu. Śmiem jednak twierdzić, że z czasem wraz z rozwojem tego osiedla nasi klienci, którzy nabędą te nieruchomości, dojdą do takiego wniosku. Osiedle buduje znana z solidności wrocławska firma Asbau. Jego lokalizacja nie została wybrana przypadkowo. Obserwujemy, iż wielu mieszkańców Wrocławia stara się uciec z aglomeracji miejskich, ma dość hałasu, spalin, więc chciałoby mieszkać poza granicami Wrocławia. Stąd też okolica, Las Mokrzański sprzyja temu, by uciec ze zgiełku miasta. Natomiast myślimy również, że nie tylko wrocławianie będą chcieli zamieszkać w naszym osiedle, ale również okoliczni mieszkańcy, czyli oborniki śląskie, mieszkańcy Miękini. Więc tutaj myślę, że migracja w dzisiejszych czasach jest dość spora, więc na pewno znajdziemy też chętnych. Osiedle, na którym zamieszkać ma kilka tysięcy osób, znajduje się na terenie gminy Miękinia. Taka liczba mieszkańców powoduje, że władze gminy już teraz myślą o nowych rozwiązaniach infrastrukturalnych. Już gmina poczyniła kroki, między innymi z województwem podpisałem porozumienie, przepraszam, nie z województwem, tylko z Urzędem Marszałkowskim, zarządem województwa i modernizujemy tą drogę 336 na odcinku Wilkrzyn-Pisarzowice i ta inwestycja będzie ponad 5 milionów kosztować. Będzie droga poszerzona do 6 metrów oraz będą chodniki, czyli poprawa bezpieczeństwa. Gmina w swoich planach rozwojowych ma również inne alternatywne rozwiązanie komunikacyjne dla tego osiedla. Wiśniowa Góra w swym założeniu ma być osiedlem na wskroś nowoczesnym. Poza wyróżniającą się architekturą zostaną tam zastosowane również nowoczesne technologie budowlane. Wraz z architektami zaproponowaliśmy możliwość ekologicznych rozwiązań, m.in. rekuperatory, solary, jak również możliwość wykorzystania wody deszczowej do podlewania ogródka oraz spłukiwania wody w toaletach, możliwość zastosowania pomp ciepła. Są to technologie bardzo nowoczesne. Nowoczesna, modernistyczna architektura jest związana z nowoczesnymi technologiami, które jakby oddają ten minimalizm tej architektury. I myślę, że ona będzie jak najbardziej wkomponuje się w otoczenie, istniejącą zabudowę. Jeżeli chodzi o osiedle, zostało ono podzielone na 10 etapów. Pierwszy etap są to domy w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej, natomiast drugi etap jest już poszerzony o zabudowę również wielorodzinną. W następnych etapach będą również apartamentowce, więc będą i mieszkania, domy i zabudowa szeregowa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie oraz na skalę swoich możliwości. Inwestycja Wiśniowa Góra jest przedsięwzięciem o dużej skali, dlatego jego budowa została rozłożona na kilka etapów. Ta inwestycja tak naprawdę została podzielona na 10 etapów. W tej chwili najważniejszy jest etap pierwszy, na który mamy pozwolenie już od kilku miesięcy i tak naprawdę we wrześniu tego roku rozpoczęliśmy budowę etapu pierwszego, czyli zarówno domów wolnostojących, jak i również zabudowie szeregowej. Kolejny etap to jest etap 2A i 2B, gdzie częściowo jest on podzielony na budowę jednorodzinną i wielorodzinną. Chcielibyśmy na jesień przyszłego roku 2012 rozpocząć budowę wielorodzinną po to, żeby w ofercie naszej z jednej strony znajdowały się zarówno budynki jednorodzinne wolnostojące w zabudowie szeregowej, częściowo usługowej, jak i wielorodzinne. Natomiast całą inwestycję podzieliliśmy na 10 etapów i harmonogram realizacji przewiduje okres od 7 do 10 lat. W przypadku nowego osiedla inwestor znalazł optymalne rozwiązanie dotyczące lokalizacji, standardu i ceny. Ze szczegółami można się zapoznać na stronach internetowych firmy Asbau.